ma być jak w Hitchcocku. Zaczęło się od trzęsienia ziemi, a potem napięcie ma cały czas rosnąć. To jest największa wystawa brogli w historii, na świecie. Parenai. Organizowało to czteroosobowa galeria, która miała na to 6 tygodni. Najmniej ludzi, najmniej czasu i najwięcej brogli. A które z tych 120 dzieł, które podziwiamy, są tej najwyższej wartości artystycznej? No bez wątpienia 7 grzechów głównych Hieronima Boscha. Jest tam przynajmniej kilkadziesiąt dzieł absolutnie pierwszej kategorii. Było to malarstwo, które weszło do ludu, wyszło na wieś, przestrzegało, podpowiadało, opowiadało, a jednocześnie gdzieś z boku towarzyszyło scenom chrześcijańskim. Że proszę zwrócić uwagę, że tam nawet jeżeli naucza Jan Chrzciciel, to wokół tego Jana Chrzciciela, czy gdzieś na boku, rozgrywają się różne sceny obyczajowe związane z ówczesną flamandzką czy flandryjską obyczajowością. Stolica kultury dla każdego oznacza coś innego. Musi być to program wyważony. I duże wydarzenia, duże koncerty, duże eventy, ale też mniejsze lokalne. Zorganizowane w centrum miasta, ale i na obrzeżach. Gdzie będą znani artyści, ale też lokalni twórcy i mieszkańcy. I ten program w taki sposób będziemy budować, żeby każdy odnalazł się w Stolicy Kultury, żeby mógł powiedzieć, to jest moja Stolica Kultury, ja jestem wrocławianinem, ja uczestniczę w programie przygotowań Europejskiej Stolicy Kultury, bo chcemy, żeby ten rok był naprawdę zapamiętany jako najważniejsze wydarzenie powojennej historii Wrocławia. Czeski kardynał ostatnio o tym powiedział. My jesteśmy świadkami niezwykle ważnego wydarzenia. Na naszych oczach Wrocław, i proszę mi uwierzyć, że tak jest naprawdę, przekształca się z miasta, które było miastem prowincjonalnym, w miasto o znaczeniu europejskim. I dlatego nawiązuję do kardynała Duki, że on powiedział, że papież Franciszek musi uznać ten cud, który się tutaj dokonuje.